prawie zdobyłem pierwszą elytrę na dropie, lecz zostałem zdradzony przez przyjaciela, wylosowałem jeden z najlepszych mieczy na drop SMP oraz zdobyłem najrzadsze osiągnięcie w grze. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, zostawcie lajka oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Dzięki. Poza grupą Felipe byłem jedyną osobą, która wiedziała, gdzie jest portal do Endu. Postanowiłem tam wejść razem z moim sojusznikiem, Xertexem. Naszym celem było zdobycie pierwszych na serwerze elytr dla mnie oraz dla niego, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Gdzie? Dokładnie. Tu. Czek. Około pół godziny zeszło nam się na szukanie miasta Endu, lecz w końcu go znaleźliśmy. O, mamy to. No tam jest. Nie. No co, nie widzisz? Go, nie widzisz, chłopie? Blebla. O, chłopie! Nie. Przerzuciłem! Przerzuciłeś? No. Robimy zawijkę i ogarniamy naprawę. Do tej pory sądziłem, że pokazałem mu portal po to, żebyśmy zdobyli elytry dla nas obojga. Nie zapaliła mi się wtedy kontrolka w głowie, że coś może być na rzeczy. Następnego dnia dostałem taką oto wiadomość od Fursona, po której wszystko stało się jasne. Opowiedz mi, co dokładnie się wydarzyło? Generalnie to było tak, że on poszedł do Strongholda, bo my go mamy tu przy bazie, nie? Poszedł do Strongholda i się tam wyjebał, nie wiem w jaki sposób. Mówił, że jego elita się zbugował i że to go zabiło. Aha. Ja szybko poleciałem po jego itemy, bo byłem w bazie akurat. Oddałem mu wszystko, tylko sobie elitrę zostawiłem, żeby sobie polatać fajnie. No i stary, wiesz, bez żadnej gadki, bez niczego mi przychodzi i mnie zmiesza na to. Mówię, o ty chłopu, tak się nie będziemy bawić. Aha, to się wszystko składa w całość. No i w końcu mnie zabił. Felipeza przyleciał go zabić, ale frajer odleciał z bomby na elitrze. Co za chłop. No i poszedłem z Felipeza do Endu i mi nafarmił drugą elitrę. Felipezie od początku najbardziej zależało na Xertexie, a jako że on nas zdradził, nasze drogi się spotkały i nawiązaliśmy sojusz, a Furson w miłym geście znalazł mi elitrę. Zobacz, stary. Dobra, chłopie. Widzę. Wydałem na to ponad 400 takich fajerwerków, stary. Chłopie, ja to osiągnięcie powinienem dostać, kiedy Xertex mi zabrał tą elitrę, chłopie. Ukradł. Używajmy dobrych słów, ukradł. Ciesząc się nowo zdobytą elitrą, nieco się zapędziłem i cóż, wystarczyło jedno twarde lądowanie. Przynajmniej wyleciał ze mnie drop, tyle dobrego. Ja pier... Widzisz to? Stary, dawaj stary opening! Poczekajcie, chcę zobaczyć, proszę. Opening mojego własnego deada. Najbardziej debilnej śmierci mojego beznadziejnego latania elytrą. Opening. Sygnał, ale pocha! Ej, dobra, ale to chyba użyłem, mam 90% aktualnie przez tą śmierć. No wiesz, wyjdę na zero, prawda. Bezsensowna śmierć to jedno, ale reakcja innych to drugie. I tak oto na czacie wyłonił się Pikachu, który w reakcji na moją śmierć napisał: dobrze. Nie wiedział wtedy, że wydał na siebie wyrok śmierci. Pikachu napisał dobrze, jak każdy pisał F na czacie. Napisał dobrze? Naprawdę napisał dobrze? Ważne było też to, że Pikachu był w posiadaniu Krwiopijca, jednego z najbardziej pożądanych customowych mieczy na drop SMP, a to było tylko kolejnym powodem, żeby go zabić. Ej Pikachu, słuchaj, mam sprawę do ciebie. Około 20 minut temu był śmierć incydent z mojej strony. No i tak tylko po prostu tak się zastanawiam, dlaczego po prostu pośród wszystkich osób, które napisał F, byłaś jedną osobą, która napisała właśnie, dobrze. Właśnie, to było niemiłe, stary, nie? No właśnie, stary. No, mi się przykro zrobiło. Rumi, wiesz czemu? Bo masz sojusz stary z Xertexem. Już nie chłopie, ma, stary, już nie ma. Ale Xertex nas zdradził, chłopie. To zerwany. I Xertex jest sam jedynie. Xertex jest solo, stary. Masz go jak na tacy. Proszę cię bardzo, ja nie wiedziałem, nie? No dobra, to już wiesz, chłopie. Dobra, stop! Stop! Baczność! Mi się też nie spodobało to, co Pikachu napisał. Plumi to jest ziomek ode mnie. To tak naprawdę z Pikachu nie miałem do tej pory żadnej interakcji, nagle widzę coś takiego. A nagle takie coś napisałeś. To było mega niemiłe, tak. Pikachu. Oho. Czemu ty to napisałeś do Plumiego? Przepraszam cię, Pikachu, nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Pikachu, nie uciekaj. Pikachu. To jest nieuniknione, stary. Czemu ty... Do moich kolegów tak... Mam dropa, panowie! Furson zabił Pikcha. Tak oto stał się nowym posiadaczem Krwiopijca. Mieliśmy ogromny problem z jedzeniem i nikt w tej razie nie pomyślał, żeby o to zadbać, więc postanowiłem zrobić farmy zwierzaków, żeby zażegnać problem głodu. Let's go! Nieco później wybrałem się do Netheru, żeby nafarmić łzy Gasta, lecz skończyło się to moją śmiercią. Felipe spróbował mi pomóc, lecz moje itemki spłonęły w lawie. Gdy byliśmy przy bazie, byłem w ogóle nieuzbrojony i zabił mnie zombiak. Jedyny tego plus był drop, który otrzymałem, a on zmienił wszystko. 90%. Co masz?
formę snowboarda plus. Ale jaki masz miecz? Sztos! Wylosowałem diamentowy, zatruty sztylet. Jeden z lepszych mieczy do wydropienia. Felipeza od razu się nim zainteresował, lecz nie byłem pewny, czy nie będzie za bardzo dominował serwer z tym mieczem. Był on zbyt OP. Jednakże byliśmy w sojuszu, więc zdecydowałem się na wymianę, lecz cena nie była mała. Czy jest jakakolwiek możliwość, że dasz mi ten miecz? Co byś chciał w zamian, nie? Widzisz mój miecz, Blue Excalibur? Wyobrażasz sobie mix Blue Excalibura, który jest full zrobiony i takiego miecza plus jeszcze na netherite'owym? To przecież byłby pogrom. Wystawiłem Felipezie cenę za zatruty sztylet. W skrócie, wszystkie enchanty, najlepszą zbroję oraz miecz, sztabki netherite'u oraz netherstar, który dropi tylko po zabiciu Withera. Felipezie zajęło tydzień czasu na zebranie wszystkiego, lecz w końcu nadszedł dzień dokonania wymiany. Nadszedł wielki dzień, na który pewnie długo czekałeś, stary, szczerze. Aha. Tutaj mam wszystkie przedmioty, które się umawialiśmy. Netherstar, stary, netherite. O chłopie. Stary, pora zajęło mi zbieranie i zbieranie emeraldów na to. Jeszcze raz sobie upewnię pewnie, że wszystkie itemy tutaj są, oczywiście. 4 mendingi, 4 unbreakingi, aquafinity, silk też na kill-off, looting, sharpness 5, chłopie jest idolo. No i teraz rozumiem, że oczekujesz czegoś ode mnie w zamian. Oczekuję, no. Oczekujesz konkretnie tego itemu, którego mam teraz w rączce. Dokładnie tego, dokładnie tego. Kurde, no mam ochotę cię hitnąć, zanim ci go dam. Możesz mnie hitnąć ostatni raz, dawaj. Wow. Jest twój. Dziękuję, zatruty sztylet. Korzystaj mądrze. Dzięki tej wymianie zrobiłem sobie najlepszego netherite'owego seta. Fajnie. No otwórz drop. To jest depresja tak zwana. O kurwa, skończyły mi strzały. Od czasu do czasu, zwykle późno w nocy, kiedy zostaję sam z Felipezą na dropie, dzieją się dziwne rzeczy, jak na przykład wkurzanie i bicie się nawzajem. To totalnie bez sensu, tym bardziej, że Felipezie czasem omyłkowo zdarzy się mnie zabić. Tak też się teraz zdarzyło, no ale wiecie, co to oznacza? Hicik na szczęście. Można otwierać. Może go otwórz. O! Miecz mdłości! Diamentowy miecz mdłości, ja pierdolę! Wylosowałem miecz mdłości. Jak kogoś hitnę, dostaje on efekt nudności na paręnaście sekund. Tak to wygląda podczas PvP. Mocna rzecz, co? Następne dni spędziłem na farmieniu sztabek netherite'u oraz totemów. Podczas robienia rajda wdałem się w rozmowę z Dropsem, który, jak się potem okazało, potrzebował pomocy. Drops umarł poza borderem, gdzie leżały wszystkie jego itemy. Skiza mnie łapie. Border. Jadł mi całą bazę, chłopie. Całą bazę mi zjadł. Jako, że miałem elytra, postanowiłem mu pomóc, lecz nie za darmo, rzecz jasna. Co byś za to chciał? Pewnie diamenty albo coś innego. Dałbym ci skordy, skoczyłbyś mi po itym. Do dropa, mogę to zrobić. Drop tam powinien być koło itów. Ja dostarczam itemy dropsowi, lecz dropa z jakoś miastki zgarniam ja. Uczciwy trade. Okej, okay, to jest border. Okej. Okay. Wszystkie mi itemy zjadł, cały border. Wtedy zobaczyłem, że tam nie leży jeden drop, lecz aż dwa. Przemilczałem temat, wziąłem dropy dla siebie, wziąłem itemy dropsa i je zaniosłem. Dobra, jestem w tej wiosce. O, siemano, więc tak, ogarnąłem to. Nie wiem, czy perły miałeś, ale już ci rzucę. Miałem. Nadszedł czas otworzenia mystery boxów, w których miałem aż dwa, lecz przed tym Felipeza, jako dobry kolega, miał dla mnie sporą niespodziankę. Dobra, chcesz potrzymać Aja Smoka? No, oczywiście, że chcę. Takie propozycje? Masz. Jo, się kręcę, ale kozak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Jesteś jedną z nielicznych osób, która ma ten achievement. Tak oto zdobyłem najcięższe do zdobycia osiągnięcie. A to dlatego, bo jajo smoka na całym świecie jest tylko jedno i to Felipeza był w posiadaniu owego jaja. Uwaga, wielki opening. Oddaj mu zawartość mojego dropa. Oddaj zawartość mojego dropa. Nie gadaj, że sobie oddałeś. Oczywiście, że tak. Co było? Nie gadaj, że sobie oddałeś. Nie gadaj. Użyłem, chodź. Specjalnie nie dałem sobie pustą łapkę, żebyś myślał, że użyłem, no. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. What? Co ci drop dopiero? Notch? Emblemat szybkości i notch.